I dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi i z Duchem Twoim. Wspomnij, Panie, na Twoje przymierze. O życiu swych ubogich nie zapominaj na wieki. Powstań, Boże, broń swojej sprawy i nie zapominaj wołania tych, którzy Ciebie szukają, słowami. Psalm 74. Witam was, drogie siostry i bracia, w kaplicy Najświętszego Sakramentu w dzisiejszy niedzielny poranek. Witam i pozdrawiam wszystkich, którzy wraz z nami gromadzą się wokół Chrystusowego ołtarza w tę dzisiejszą niedzielę. Niedzielę, w którą również tysiące Polaków pielgrzymuje do Matki Bożej na Jasną Górę. Do Matki Bożej na Jasną Górę Podkarpacia i do wielu innych sanktuariów maryjnych w Polsce. Niechaj ten zryw modlitewny trwa nie tylko w miesiącu sierpniu, nie tylko podczas pielgrzymek, ale byśmy pozostali wierni Bogu w każdym dniu naszego życia. Módlmy się o to dzisiaj bardzo gorąco i bardzo szczerze. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w dzisiejszej mszy świętej, przeprośmy Boga za nasze grzechy. Wyznajmy grzechy przed Panem. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. I wam, bracia i siostry, że zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przebłagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Jeżeli wyznaliście szczerze grzechy przed Bogiem, jeżeli zaniżałujecie, przyrzekając Panu poprawę, naprawienie szkód wyrządzonych bliźnich i odprawienie pokuty, ja odpuszczam wam grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja.
Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjmij błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem. Umocnij w naszych sercach ducha przybranych dzieci, abyśmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Eliasz poszedł na pustynię, na odległość jednego dnia drogi. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z jadowców i pragnąc umrzeć, rzekł: wielki już czas, o Panie, odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. Po czym położył się tam i zasnął. A oto anioł, trącając go, powiedział mu: wstań i jedz. Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie podpłomyk i dzban z wodą. Podniósł się więc, zjadł i wypił i znowu się położył. Powtórnie anioł Pana wrócił i trącając go powiedział: wstań, jedz, bo przed tobą długa droga. Powstawszy zatem zjadł i wypił. Następnie mocą tego pożywienia szedł 40 dni i 40 nocy aż do Bożej Góry Chore. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem, niech słyszą to pokorni, niech się weselą. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Wysławiajcie razem ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Spójrzcie na Niego, rozpromienicie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Anioł Pański otacza szańcem ludu wojny, aby ich ocalić. Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry. Szczęśliwy człowiek, który znajduje w nim ucieczkę. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Bracia, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia.
Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, trzaskliwość, znieważanie, wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie nawzajem, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wolność Bogu. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Ja jestem chlebem żywym, który wstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Żydzi się brali przeciw Jezusowi, dlatego że powiedział: ja jestem chlebem, który z nieba wstąpił. I mówi: czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakże może on teraz mówić: z nieba wstąpiłem? Jezus odpowiedział: nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków: oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział ojca, jedynie ten, który jest od Boga, widział ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba wstępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który wstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Ja jestem chlebem żywym, który wstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Siostry i bracia, znakomitym obrazem żywego Chrystusowego Kościoła są pielgrzymi, których tylu w tych ostatnich dniach zmierza do Jasnogórskiej Pani. Zmierza, tak jak wspomniałem na początku dzisiejszej Eucharystii, również do wielu innych sanktuariów maryjnych w naszym kraju, ze wszystkich stron naszej ojczyzny. Widzimy wśród nich pielgrzymujących kapłanów, którzy w duchu przebłagalnym z krzyżem na ramionach idą, by prosić Matkę, by nie zabrakło nigdy robotników na niwie pańskiej, by nie zabrakło kapłanów. Ale idą również siostry i bracia Matki, idą ojcowie. Idzie polska młodzież i ta, którą chcemy widzieć jako tę grzeczną młodzież, ale i też ta, która jest może trochę zbuntowana, pogniewana na Kościół, pogniewana i zbuntowana wobec swoich rodziców, czasami również zagniewana na Pana Boga. Idziemy, by prosić, idziemy, by dziękować i przepraszać. Ale to dzięki pątnikom my wszyscy w tych dniach, kiedy słyszymy te piękne słowa płynące z ust Bożych, uświadamiamy sobie, że jesteśmy ludźmi pielgrzymującymi tu na ziemi. Jesteśmy takimi przechodniami, którzy
pojawiają się na kilka sekund w przestrzeni, nawet może nie sekund, może mniej, w przestrzeni wszechświata, po to, by z niego zniknąć i pojawić się w wieczności w Królestwie Bożym. Moi drodzy, tym, co stanowi taki wspólny mianownik Kościoła pielgrzymującego tutaj na ziemi, jest niewątpliwie Eucharystia. Każdego dnia o poranku ci właśnie pielgrzymi, pątnicy najpierw stają wokół Chrystusowego ołtarza, by nakarmić się najświętszym ciałem, najświętszą krwią naszego Pana, właśnie w Eucharystii. A dopiero potem następuje jakieś symboliczny posiłek, jakieś śniadanie i z Bożym błogosławieństwem idą w drogę, dalszą drogę pielgrzymią. Gdyby pielgrzymi nie uczestniczyli właśnie w codziennych rozważaniach, gdyby nie uczestniczyli w Najświętszej Eucharystii, byliby zwykłymi turystami, którzy zmierzają od punktu A do punktu B, by w konsekwencji dotrzeć do punktu Z. Gdyby chrześcijanie przestali spożywać chleb żywy, o którym mówi dzisiaj Pan, to by zapomnieli, że są również pielgrzymami w drodze do nieba i staliby się takimi turystami doczesności. Siostry i bracia, istotą sakramentu Eucharystii jest zjednoczenie się z Panem Bogiem i to w Trójcy Jedynym. Wiem, że to jest niezwykle trudna i ciężka do zrozumienia prawda, kiedy spojrzymy na okruchy tego opłatka, kiedy spojrzymy na krople wody zmieszane z winem, które stają się za chwilę Najświętszym Ciałem i Krwią Chrystusa. Pan Jezus dla utwierdzenia wiary od czasu do czasu taki bardziej spektakularny sposób zaznacza swą obecność poprzez cud eucharystyczny, w którym odkrywa przed nami tajemnicę ukrytą pod postacią chleba i wina. O tych cudach czytamy, doświadczamy ich w wielu miejscach kuli ziemskiej. Te cuda również doświadczamy i doświadczyliśmy w przestrzeni polskiej. Musimy pamiętać jednak o pewnych niebezpieczeństwach, byśmy przystępując, daj Panie Boże, regularnie, każdego nawet dnia, do Komunii Świętej nie popadali w rutynę. I to dotyczy zarówno mnie, biskupa, kapłanów, ale również was, siostry i bracia. Byśmy ani na chwilę nie zapominali, co spożywamy. I jaki charakter ma ten niezwykły chleb, który dał nam Pan z nieba. Ale nie uciekajmy od częstej Komunii Świętej, bo przecież tak samo jak ten, kto, nie wiem, systematycznie by się nie odżywiał, może inaczej, jak ten, kto systematycznie się odżywia, jest w lepszej kondycji właśnie od tego, kto ten pokarm będzie spożywał sporadycznie. Tak też w tej strefie, w tej sferze duchowej mamy tutaj pełną analogię. Jeżeli będziemy przystępowali do Komunii Świętej raz w miesiącu, jeżeli będziemy przystępowali rzadziej, to dopuścimy naszą duszę do takiego stanu duchowego anorektyzmu, człowieka duchowo zagłodzonego. Pan Jezus, siostry i bracia, prosi nas, byśmy trwali w Nim, a w zamian za to obiecuję, że będzie trwał również w nas na zawsze. Szukajmy dla siebie najlepszej postawy w naszym życiu. Bądźmy ludźmi odpowiedzialnymi również w sferze wiary. Nie traktujmy Pana Boga, nie traktujmy wiary, religii w sposób magiczny, jak tał, ale zanurzmy się w łaskę wiary. Idąc na pielgrzymkę, nie idźmy po to, by Pan Bóg w sposób magiczny oczyścił nasze zaplecze życia, ale idźmy z głęboką wiarą. Dajmy szansę Bogu, by ta wiara w trakcie pielgrzymowania w naszych sercach i duszach się otwierała.
odnawiała i pogłębiała. Nie osiągniemy tego, unikając spotkania z Chrystusem podczas mszy świętej, unikając przyjmowania Komunii Świętej. Niechaj zatem, moi drodzy, znikną z naszego życia takie stereotypowe wymówki typu: ja nie mam czasu na mszę świętą, nie mam czasu na modlitwę. To tak, jakbyś próbował tłumaczyć się: nie mam czasu na codzienne śniadanie oraz na rozmowę z osobami, które tak bardzo kochasz, z osobami najbliższymi. Takie tłumaczenie tak naprawdę odsłania, drogi bracie i droga siostro, fasadowość mojej wiary. Wskazuje na jakże płytki fundament tego, co nazywamy religijnością w moim życiu. Dlatego, kończąc to dzisiejsze rozważanie, proszę was, byśmy rozpoczęli kolejny tydzień naszego życia odmienieni duchowo, odmienieni tym cudem, który przeżywaliśmy w zamykanym już tygodniu na górze Tabor, ale i nakarmieni najświętszym ciałem naszego Pana. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem, karmi nas ciałem, które umacnia nas na drogach naszego ziemskiego życia. Skoro karmimy się chlebem z nieba, sami mamy otwierać oczy, by widzieć, gdzie i my mamy i możemy być potrzebni Panu Bogu, ale i tym, którzy są z nami każdego dnia. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Kto go spożywa, będzie żył na wieki. Pamiętajmy o tym każdego dnia. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Mocno wierząc, że Jezus jest chlebem żywym, który zstąpił z nieba, prośmy Go pokornie. Aby ciało i krew Zbawiciela wciąż dawały Kościołowi siły do głoszenia Ewangelii. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas sami. Aby mocą Eucharystii coraz więcej ludzi stawało się uczniami Boga. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas sami. Aby wrogowie dobrej nowiny zostali zwyciężeni miłością Chrystusową i mieli życie wieczne. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas sami. Aby wszyscy pielgrzymujący na Jasną Górę wytrwali w swoich postanowieniach jako widziani świadkowie Bożej dobroci i wierności. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Aby wszyscy nasi bliscy zmarli, którzy spożywali chleb wstępujący z nieba, weszli do domu miłosiernego Ojca. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Aby Jezus jeszcze w doczesności ukazał nam całą prawdę swego przebywania wśród nas pod postacią chleba. Ciebie prosimy,
wysłuchaj nas sami. Panie Jezu, spraw, aby Ojciec pociągnął nas ku Tobie i nakarmił nas Tobą samym, jako chlebem mającym moc wskrzeszania w dniu ostatecznym tych, którzy przyszli do Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Amen. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo to dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy ten chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk naszych. Tobie go dzisiaj przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, ten słowo. Prawdziwa jedyna mądrości, i bracia, aby naszą wspólną ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary, których sam udzieliłeś swojemu Kościołowi i swoją mocą przemień je w sakrament niosący zbawienie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie, Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, Ty przez krew swojego Syna i moc Ducha Świętego zgromadziłeś przy sobie swoje dzieci, które grzech oddalił od Ciebie, aby Twój lud zjednoczony na wzór Trójcy Świętej stał się Kościołem, ciałem Chrystusa i żywą świątynią Ducha Świętego ku chwale Twojej nieskończonej mądrości. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Osanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, osanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą, zjednoczeni z całym świętym Kościołem. Uroczyście przeżywamy dzisiaj pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, byśmy posileni ciałem, krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla siebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogurodzicą Maryją, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Szarbelą, ze świętym ojcem Pio, ze świętym Janem Wianejem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i w miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę papieża Franciszka, wszystkich biskupów świata, nie Twojego niegodnego i pokornego sługę, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swego królestwa naszych zmarłych, braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowo, ośmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie pozwól, byśmy byli kuszeni, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz czasy, w których żyjemy, pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego nieszczęścia pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, to Ty powiedziałeś do swoich apostołów: pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego świętego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, w której żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem twoim. Przekażmy sobie Chrystusowy znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, oddasz nas spokoje. Niech przyjęcie Najświętszego Ciała i Krwi Twojej, Panie Jezu Chryste, nie ściągnie na nas wyroku potępienia, lecz dzięki Twemu miłosierdziu niech nas chroni oraz skutecznie leczy nasze dusze i ciało. Oto nasz Pan, oto Jezus Chrystus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni jesteście, których zaprosił na swoją ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało i krew Chrystusa niech mi strzeże na życiu wiecznym. Boże nasz Ojcze, niech przyjęcie Twego sakramentu zapewni nam zbawienie i utwierdzi nas w świetle Twojej prawdy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W piątej tajemnicy światła, medytując ustanowienie Eucharystii, błagajmy Maryję, aby wypraszała nam potrzebne łaski w tym rozpoczynającym się tygodniu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie pozwól, byśmy byli kuszeni, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki, spomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Tam jest Bóg.